Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Zagrajmy w Paragon. Ja jestem Kamek i w tym odcinku zagramy sobie nową postacią. Ja już dawno nie grałem w sumie, gdzieś z tydzień, ale wy tego nie odczujecie, bo ja po prostu robię, wrzucam odcinków, mam na YouTubie 10 do opublikowania, a z kolei jeszcze 10 mam zrobionych, nie wyrenderowanych. Także to jest nowa postać, taki robocik. Tutaj w lewym, z lewej strony widać jakiegoś stworka, który tym robotem kieruje. I on ma tutaj, później omówię, jakie ma umiejętności, będziemy to na początku sobie sprawdzać. Knockback, dobra, no to weźmiemy ten pierwszy. Będziemy rzucać ziomami. Zobaczymy, on jest taka bardziej krytykowa, energetyczna, ale z krytykami postać. No. Dużo zmian było w tym update'cie, który wprowadzał tą nową postać. Sprowadzili też dużo zmian. Na przykład inne są ikonki postaci, które podróżują po mapce, jak widać, nie? Znerfili Muriela. Mniej już tego robi. Tego shielda mniej zarzuca tym razem, to tak, znerfili go, a wzmocnili to znacznie tego gadżeta, więc gadżetem też sobie zagramy już w najbliższym czasie. Ale fajna postać, kurde, podoba mi się. O, zabiłem go chyba. Bo strzeliłem tym badziewiem, ale nie wiem, czy to ja. Tak, to ja zarypałem go. Chciałem sprawdzić, jak wygląda ten knockback, czyli odrzucenie do tyłu. To jest ta umiejętność. Bo jeszcze pierwszy raz też gram, nie wiem, co on będzie robił. Wow, kurde, niezłe. Podoba mi się ta postać, może będę nawet dłużej sobie pogram nią. Chciałem jeszcze gadżetem, żeby zobaczyć, jakie zmiany wprowadzili, bo zwiększyli mu zasięg tych min i dali jeszcze ten... zwiększyli obrażenia mu, w ogóle naprawili, także no może być ciekawe. Aha, mam shielda jeszcze, ale ja wezmę najpierw sobie, dobra, tego shielda. On pochłania jedną umiejętność wrogą, która wystrzelona będzie i daje manę za nią. Także fajne. Nie wiem, czy to działa na zwykłe ataki. Okej, okay. To pozmieniali w wyglądzie bardzo dużo, także muszę popatrzeć, jak tu się coś dzieje. I też dawno nie grałem, więc to też jest takie ten. Fajnie, szybko strzela. Zwiększymy sobie tego knockbacka. Ale fajnie, na razie się fajnie gra.
tutaj coś było. Coś słyszałem. Zobaczymy, co to jest. To daje spowolnienie przez krótki okres, ale... Aha, to się włącza. Tak. I ten... Ale... Zżera manę podczas tego, jak jest włączone. Z tego, co wyczytałem. Kurde, bardzo fajna postać. Podoba mi się. Jeszcze nie będę umiał nią grać na początku, jak wiadomo. Tylko, że no... Już Muriel tyle shielda nie zakłada. Także to też jest fajne. Fajnie, fajnie. Bardzo przyjemnie się nią gra. Mamy trochę zużyłem. Ale ekstra, kurde. Multik, kurde. Masakra, nie? A to jest naprowadzany, z tego co wiem, nie? Dobra, muszę się skupić, żeby rozwalić trochę kulek, nazbierać, bo... O, już właśnie, o to mi chodziło. Dobra, oni tu dwaj. Tu jest już postawiony. Kurde, no. Tu postawię w takim razie, już jest 300 minuta. Chyba mnie nie ścigną. Kupię sobie pierwsze itemki, żeby zobaczyć, jak to będzie wpływało na moją grę. To chciałem na początku. Mam dwa takie chyba, Wellspringi. Nie, jeden. Różne rzeczy sobie podawałem, więc też nie znam dobrze deku swojego. Ale najpierw damy sobie do damage'u. Z tego, co wiem, to jest bardziej postać taka na krytyki. Także, no. Jak widać, jest tylko knockback, jakiś tam shield, jakieś spowolnienie, no i ultik, takie mocne walnięcie, nie? Więc to jest typowa taka krytykowa chyba postać, tylko że energetyczna, nie? Taka jak Murdoch, Sparrow i inne tego typu, nie? Nie ma, z tego co widzę, jakichś ucieczkowych tych, ale może spowalniać. To jest chociaż tyle dobrego, nie? Bo Sparrow na przykład nie mógł tego robić. Ten ucieka. Dobra, weźmiemy tego knockbacka jeszcze raz, bo chcę. O kurde. Super. Ale ten ultik jest dobry, kurde. Dobra, to jest nasz. Kurde. Kurde, za bardzo się zaszarżowałem. Ich było więcej. Ale chciałem, kurde, sprawdzić. Ach, nie wyszło za bardzo, dobra. Jeszcze pierwsze dotarcia z postacią, pierwsza gra, także nie jest tak tego.
źle, że tak powiem, ale kurde, dobre. Dobra, ile teraz zadaję obrażeń z tym moim? GTFO 408 damage, no. I to pół życia zjeżdża. A tym kastującym postaciom to więcej nawet, nie? No takie wydaje się, że tak wolno biega, nie? Mimo, że pewnie szybko, ale... takie się ma wrażenie, że wolno biegnie. U góry pokazuje, jakie jest życie wieżyczek, jak jest się pod wieżyczką. Niezłego killera go z niego można wziąć. Widzę, że mało życia, ciach, ultik, bach i nie ma. A czemu ona tak daleko, ta wieżyczka? Co chodzi? Spoko. Idźcie sobie. My się zajmiemy wieżyczką. Weźmiemy. Co by tu wziąć teraz, kurde? A taki większy zasięg mają ludzie. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy... O, kurde, nie wiem, co wziąłeś. Wezmę Shield'a. Pójdę tu, pomogę może. Tak tej wieżyczki sam nie rozwalę. Tylko nie wiem, czy tu za bardzo iść. Niech jest tu czterech, a on tam sam bije się, nie? Kurde, no. Nie tego, co powinienem biłem, bo tanka się nie bije podczas takich akcji, ale... okej, okay. Nie ma tego złego. Dobra. Dobrze, jest spoko. Wygrywamy, no. Jedną wieżyczkę może rozwalą, jak dobrze im pójdzie. A tak to... z 9 do 7. Trzy wieżyczki rozwalone u nich, u nas żadnej, nie? Także jest spoko. Teraz kupię sobie ten item do krytów. No i zobaczymy. Tylko nie wiem, czy nie za wcześnie troszkę. Mógłbym, a ten do życia jeszcze sobie wezmę z damage'em zwykłym. A potem kryty, bo w tym itemie do krytów mam te takie
droższe ulepszenia do szansy na kryta. I one mogą tam po 4, chyba po 5 nawet są. Będę miał ponad 52% chyba szansy na kryta. I będzie fajnie, ale no... zobaczymy. No, można by zrobić te. O, idą z lewej. Tam już naparzają. Okej. No i trochę z ten. Trochę zmulam, bo dawno nie grałem, także. Ciekawe, jak daleki zasięg ma ten ultik. To jest mi też ciekawe. Czy to można z daleka strzelić, czy nie? Mają Muriela, ale już ten Muriel tyle nie robi, bo go znerfili. I tyle dobrego jest, nie? No tu nie. Elegancko. Kurde, dużo też mogę wytankować tym robotem. Kurde, bardzo fajnie się nim gra. Ten atak ma taki dosyć szybki na start, nie? Może to wszystkim tak ulepszy, nie wiem, ale po update'cie jakoś tak się przyjemniej gra. O, mam ultika ulepszonego. Ile teraz? 576. Wow. Dobra, mi wystarczy. Możesz te kulki wziąć jak chcesz. Założę tu harwestera. Chyba, że oni założyli, to zobaczymy. Założyli, okej. Okay. To nie, to nie. Zobaczymy po lewej. W takim razie założę, jak już tu jestem. No i tyle. Ten Twin Blast wrogi, bardzo cienki gościu jest, nie wiem, Raposatu. Co chwilę można go zabijać, bardzo łatwo. Nie umie unikać w ogóle ataków. Nieostrożnie gra po prostu, nie? Dobra, lecimy. Zrobimy sobie, tutaj mam... tylko, że do życia mi daje to, albo mógłbym wziąć sobie Penduluma. Tu daje do życia i do cooldownów. Do cooldownów to mi tak aż nie potrzeba. Tu są to dokryta. Dwa z czwórkami jest, jedna z trójką. Chronomancer ma tutaj do many i do energetycznego. Nie, wezmę sobie ten z życiem i tu i potem wezmę do krytów. Majorcast. Okej. Chociaż mogłem do krytów wziąć, ale już dobra. Jeszcze nie wiem, jak za bardzo grać nim, tak. No pierwsza gra, tak jak mówiłem, także to jeszcze spokojnie. Ale kurczę, ładnie się gra nim. Fajnie, przyjemnie. Oh.
ale ten. Kurde, no. Za dużo heal'a mu, znaczy ten, za dużo shield'a mu wrzucił. Ja mu odpaliłem ten ultik cały, tu shield pochłonął, nie? Tak to by zginął już spokojnie. Nas rozwalili. No, Muriel jednak sporo robi, mimo wszystko, ale no... Mimo, że go osłabili, nie? To jest jednak coś. Zawsze jak jest ten leczenie czy shield, to dużo daje, nie? Ale nie zmienia to faktu, że nieostrożnie gra ten Twin Blast i sobie na nim żerujemy. O, mam 14, no to w sumie jest tak wyrównane dosyć, nie? To już nie zdążymy ocalić tej wieży. Allied Tower destroyed. Idą na prawo, widzę. Co on tak przyspieszył? Jak wszedł, wyszedł od razu. Nie chwila, moment. Kurde, rozwalił mnie. A, on ultikiem mnie strzelił. No nie, sam nie ogarnę, co wieżyczki, nie? Chwila, moment, rozwalają, no. Tylu to się tak robi. Tego Muriela mają, to jest straszne po prostu, co ten Muriel robi, nie? Strasznie duży ten robi shield im, kurczę, no normalnie nie da się nic zrobić. Dobra, wreszcie. Ten Iggy idzie w lewo, widzę. Tak, to Iggy chyba. U nas jest tak, chyba tak. Dobrze, chociaż tyle. Nic nie ma. Mogłem do krytów wziąć już, kupić jednak. To był mój błąd. Ale okej. Bez sensu trochę. Kurde. Kurde, nie da rady, bo on ma taki szybki atak, a ja za wolno biegam. Ale się poświęciłem przynajmniej, dobrze. Dobrze tyle.
Fajnie, na wszystkich lane'ach idą mobki nasze, wygrywają. Jeszcze inhibitor może rozwalą. Dobrze jest. Ja już kolejny ten item wziąłem, ulepszyłem. No, nie przeżyją. Drugi też zaraz zejdzie. Twin Blast. Na pewno. Na 100% myślę. A, to on zszedł. To Rampage przeżył. No to nieźle. Na lewo bym poszedł, bo zamiatał to. Dobra, tego rozwiązałem. A, już tam Twin Blast jest, dobra. To ja idę tu. Dobrze. Środkiem najlepiej pójść. Ale damage już mam, wow. Ja to ze zwykłych ataków, ja nawet krytów nie robię. I już robię po 230. Gdybym miał kryty, może bym z 500 robił. Ale mimo wszystko te blasty są dobre. Dobra, to Twin Blast był. Sklepali mnie, już bym nie uciekł, także spoko. Kupię sobie to do krytów. Zobaczymy, jak z krytami będzie teraz. Trochę failuje teraz. Twin Blast się przyfarmił, to ma trochę damage'u. I szybko atakuje i damage... Ale przyjemnie się gra tą postacią, bardzo mi się podoba. Jeszcze za źle gram, ale jest fajna postać. Już tu jestem, spoko. No nie no. Nie pchaj się tam. Zaraz tu wyjdą i tak, i tak. Oh!
nie w tego walnęło. Chciałem w tego Twin Blasta. Weźmiemy sobie, kurde, no. Sinistera. Ten Twin Blast straszną jazdę nam robi. A wszyscy leżą. Wszystkich nas wymiedli na mnie. Ten Twin Blast, no kurde, się tak wyfarmił teraz, że... Tu nic, tu nic. Tutaj nam rozwalą wieżyczki. I może, no, już mam nadzieję, że zdążą podnieść się. Żeby bronić dalej. Ja też trochę lamię, bo dawno nie grałem, ale... Allied Tower destroyed. Ja idę na prawo. Ty, Iggy, idź na lewo. Najlepiej. Tak, już tam powiem. Coś nie czuję tych krytyków. Nie wiem, czy nie działają jeszcze, nie wchodzą. O, teraz był krytyk. Okej. Jeszcze słabo wchodzą. Chyba słabo się wyfarmiłem i dlatego tak trochę lipę robię. Zaraz. Ja mam... Nie, no 13 mam. W sumie chyba nie jest tak źle. Już kryty powoli wchodzą. Już to odczuwać można, nie? Jeszcze 3 punkty dobiję i będę miał fajnie, bo wykończę ten item. Będę miał kryty takie, że ła. A potem ponownie wezmę, zrobię sobie te itemy do tych. No i koniec. Ja wracam. Kurczę, to będzie teraz ekstra. Zrobię ten item i akurat będzie taki, kurczę, fajny. Wezmę sobie, kupię to za 4 i to za 3. Już mam 56%, nie 52%, tak jak myślałem. Jeszcze zapomniałem doliczyć chyba tego bonusu z itemu, jak jest ulepszony na maksa, nie? No. Teraz zobaczymy. Co teraz? Nice. Dobra, i ten, znaczy podstawowy atak. Elegancki teraz.
jeszcze ultika, kurde, nie używam. Idziesz tu szybko, bo zaraz dojdą. To nie nasz. Myślałem, że to nasz, bo kurde, naprawdę, myślałem, że to nasz twin, bo za tego go olałem. Myślałem, że strzela z mi z pleców to tego, nie? Ale okej, okay, spoko jest. To mogę sprzedać. Kurczę, co by tu wziąć? To wezmę. 50 kredyt bonus i do castu będę miał, okej? Okay? Jeszcze jeden cast, ale ekstra. Zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz. Tylko czekajcie, czy ja dobrze kupiłem Agoran. Energy damage, no. Dobrze, to energy damage, okej. Fajnie, bo już inhibitor rozwaliliśmy im. To jest dobrze. Do drugiego tak nie wyszło trochę. Myślałem, że już pociśniemy ich, ale... Mój fail, że źle zobaczyłem, nie? Idę też tutaj chcę. Muszę jeszcze tyle leżeć, nie? Ja dziwnie grają, bo na inhibitora im idą te super miniony, to nie wiem. Znaczy na środek, nie? A jest tam jeden ten. No co ty robisz? Kurde, no. Na prawo trzeba teraz cisnąć ich. A tam tanka jakiegoś dobrego mają, nie wiem czy to Rampage jest, czy ten Sewarok. Ale ma tych kratek naprawdę od groma. Sewarok. Kurde, długi już ten mecz. Bardzo. Windbus cię zaraz zjedzie. Co ty robisz? Jest ultik na ostatni. O kurde, tego użył. Shielda do... Fajnie. Ultika mi całkowicie zablokował shieldem.
Kurde, już nie zdążyłem drugiego. Ale Twin Blasta pojechałem, spoko. Ostatni cast. Mógłbym zmienić to sobie na... Tu są jeszcze... Tu są jeszcze Major Casty, tak? Major Cast, Mana i Cast, tak? Tu są do życia. To weźmiemy tego, Chronomancera. Tego Major Casta chcę i Casta. Jeszcze większy damage, jeszcze większy damage. Tyle dobrego, że rozwaliłem im tego Twin Blasta, bo on jest najgorszy. Znaczy dla nas. Najgorszy, bo mocny ma damage już. Ale też killi mam najwięcej. Też nie gram tak super źle, nie? A ten też ma 11-4, uff, no to nawet, nie? Bardziej ostrożnie chyba gra. Dobra, weźmiemy Major Casta. Aaaa, tak kurczę, lubimy. Kurde, szkoda. Trzeba się zgrupować i elegancko ich pojechać, nie? No i gdzie wy latacie? Gdzie my, w którą stronę trzeba pójść? No najgorzej, najlepiej niech Bitory im cisnąć. Moim zdaniem bynajmniej, bo tutaj z tego to nic nie zyskamy. Że wieżyczkę rozwalimy, to niby zysku żadnego nie będzie. A tam inhibitor to by nas wspierał. O, po 1000 już mamy prawie. Kurde, zginie. No nie, no co robisz, kurde, no. Kurde. Te shieldy im zrzucają. Bo ja już bym zabił, kurczę, jednego, drugiego, tylko ten shield, jak ich tak ratują im tyłek, że normalnie masakra. I to też źle, że tak sam tutaj walczyłem, niepotrzebnie trochę. Niepotrzebnie. Ach, trudno. Możemy, znaczy przegrałem, coś mi się wydaje, bo... Ten Muriel tak, kurde, robi. Mimo wszystko. Roboty. U nas są fajne te, ten Iggy jedynie, myślę, że Iggy słabo i ten Twin Blast mógłby lepiej grać, nie? A Iggy to w ogóle postać jako postać jest słabsza, nie? Zaraz rozwalą Iggy'ego. Tak jak mówiłem, no dobra, trudno. Enemy inhibitor is under siege. Mowki naparzają inhibitor. O, mam kolejny. Casta, potem manę na koniec weźmiemy. I to już będzie koniec, nie? Kill.
Ja się wrócę. Bo widzę, że na lewo idą. Wykończę tego, żeby już dostać ten do cooldown reduction. No po prawej się zrobiło mocno, kurde. A nie, nie widzę, nie widać ich. Może na prawo poszli, się wystraszyli. Mówi Max, przy więcej nie mogę zbierać punktów. O, jeszcze zdążyły rozwalić te mobki. Wieżyczkę. No nie zdążę, nie ma zaradu. Nie, czterech bije, to sorry. Trochę źle znowu. Nie powinienem bardziej z tyłu się trzymać. Tamten uważa trochę bardziej i dlatego, nie? Ale dobre te postacie są, naprawdę, Grim Exe. Muriela dosłownie. Dobrze, chociaż tyle. Uważaj, bym biegnął. Tak, z karabinu. Bardzo... To jest przerąbana postać dla Igiego, bo on szybko może rozwalić tą wieżyczkę. Kurde, oni w ogóle nie bronią. Pod wieżyczką mogliby. Jakoś te wieżyczki super szybko schodzą teraz już. No i koniec. Nie no, tak samo ma takie kryty, że... Ja za wysoko celowałem tego. Nie, nie mamy szans już, nie? Ten Twin Blast nam za dużo jazdy robi, nie? Twin Blast, ten Muriel, kurde, ich leczy jak szalony po prostu. No nie da rady, nie? Już przegrywamy. Dobra, wszyscy leżą, koniec. Szkoda, że przegrana, ale... No pierwszy raz grałem też tą postacią, więc... No ich Grim Exe miał o tyle lepiej, że miał tego Muriela, który ich leczył i już później to wymiatali, to już jak się trzymał razem z nimi, no to razem z nimi wymiatał, po prostu ostatnie ciosy wrzucał i tyle. A ja tu musiałem sam, nie? I słabo się jedynie unika tym Grim Exe, bardzo wolno się porusza na prawo, lewo, taka szeroka dosyć postać, łatwo w nią trafić, no i tyle. Tak ona ten match complete, ok, i tak dalej. Tutaj jest ten na drugim poziomie tribute, potem jest card pack. No to do trzeciego poziomu będę nim leciał. Jeszcze muszę sprawdzić gadżeta, bo ulepszyli go. Muriela spałowali, mimo że i tak daje sobie radę, mimo że go osłabili mocno. Tutaj, jak widać, nowe ikonki są postaci. Tutaj w profilu Heroes tak samo wszystko wygląda. Inaczej. Deki tutaj są, tak? Karty, dostałem jakieś karty, z tego co wiem. A, tutaj jest pokazane wszystkie karty. A, i można jeszcze chyba kupować karty za ten... za
no, reputację słyszałem, ale to może coś źle przeczytałem. Universal, Order, Intellect, Corruption, Fury, Universal. Aha, to jakie mam, a jakie nie mam, tak? No to trochę jeszcze tych kart mi brakuje. Ukazane są wszystkie, fajnie, fajnie. Energy Damage, Mana Regen i do życia. Fajne. Dobra, tutaj są deki, bohaterowie, overview, no mam 22 poziom. No i tyle. Dobra, kolejne będę bił do 3 poziomu, żeby dostać karty. I sobie poćwiczyć, bo fajnie się gra, także dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!